10. Psy Quasimodo. W kalifornijskiej Petalumie rokrocznie odbywa się prestiżowy konkurs na najbrzydszego psa świata. W 2014 roku zwycięzcą został Quasimodo, który pokonał 25 konkurentów. Quasimodo to 10-letni kundelek, krzyżówka pitbulla z owczarkiem holenderskim, który urodził się z wadą kręgosłupa, przez co jego sylwetka jest znacznie zniekształcona. Jurorzy, widząc psiaka, określili go jako uosobienie doskonałości w swojej brzydocie. Piesek został pokazany szerszej publiczności w programie znanego amerykańskiego producenta Jimmy'ego Kimmela. Psy biorące udział w nietypowych zawodach są oceniane przez sędziów w trzech kategoriach: nietypowe cechy, osobowość i naturalna brzydota. Jednak ten pies to nie jest jedyny okaz zwierzęcia urodzonego ze zbyt krótkim kręgosłupem. W internecie można znaleźć nagrania z innymi takimi psami. W 2016 roku w internecie pojawił się film ukazujący owczarka niemieckiego z podobną wadą. 9. Umięśnione zwierzęta hodowlane. Jakiś czas temu pojawiły się w internecie zdjęcia nadzwyczaj umięśnionych zwierząt i od razu wywołały ogromną dyskusję. Wielu internautów zarzucało hodowcom bydła, że karmią je nielegalnymi substancjami na przyrost tkanki mięśniowej, aby zwiększyć swoje dochody ze sprzedaży mięsa. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Zdjęcia, na których widzimy zarówno świnie i krowy obdarzone wyjątkowo dużymi mięśniami, to nic innego jak zdjęcia zdrowej rasy zwierząt wyhodowanej jako krzyżówka kilku innych ras. Zwierzęta wyglądają bardzo spektakularnie, jednak są zdrowe i karmione w taki sposób jak wszystkie inne świnie oraz krowy hodowlane. Rasa zwierząt nazywa się Belgian Blue. Rasa ta słynie z niesamowicie umięśnionego, monstrualnego wyglądu przy wielkiej potulności i łagodności. Obfite ciało jest określane jako podwójnie umięśnione, przy tym bez zbędnego otłuszczenia i dobrze wyrzeźbione. Fenotyp tego podwójnego umięśnienia jest stanem dziedzicznym, ujawniającym się przez nienaturalne podwajanie liczby włókien mięśniowych, zwane hiperplazją. 8. Wilfred Warrior. Kot Wilfred to pers szynszylowy. Koty tej rasy charakteryzują się ogromnym optymizmem i wieczną ochotą do zabawy. Doskonale sprawdzają się także w felinoterapii, ponieważ są spokojne i bardzo serdeczne. Niestety zwierzęta mają predyspozycje do różnego typu wad genetycznych, szczególnie dotyczą ich problemy ze zgryzem i wyłupiastymi oczami, które mają tendencję do łzawienia i nawet wypadania. Jest to spowodowane bardzo spłaszczoną budową pyszczka. U Wilfreda jest ona wyjątkowo płaska. Kot zyskał dużą popularność ze względu na swój wygląd, defekt szczęki i wielkie oczy. Wilfred stał się prawdziwą gwiazdą sieci. Na Instagramie obserwuje go około 1 000 000 użytkowników. Sława kota zaczęła się za sprawą nagrania, które chyba widział cały internet. Na filmiku widać kota oraz słychać komentarz zdenerwowanego autora nagrania. Kot Wilfred stał się gwiazdą internetu, choć daleko mu do słodkich kociątek, które wiodą prym w sieci. Podobnie jak Grumpy Cat, Wilfred zawdzięcza swoją popularność niechcianej urodzie. I oczywiście wszyscy tego kota uwielbiają, mimo tego, że często jest nazywany najbrzydszym kotem świata. 7. Hart afgański. Miejsce czwarte i pora na nietypową rasę zwierzęcia, a nie konkretny egzemplarz. Na uwagę zasługuje dość niecodzienny pies, który mimo swojego wyglądu może zostać pupilem każdego. Hart afgański to jedna z najstarszych ras psów. Przynależy do grupy psów pierwotnych. Wizerunki tych czworonogów widnieją na kamiennych rzeźbach datowanych na około 2200 lat przed naszą erą. Alternatywnie określane bywają psami kabulskimi. Pies lubi dzieci i inne zwierzęta, dawniej pracował w parach, stąd dobra praca zespołowa. Cechą charakterystyczną tych czworonogów jest długa, delikatna i jedwabista sierść. Jest to niezależny pies, cichy w domu, ale szybki i czynny na wolnym powietrzu, o żywym usposobieniu. Pies jest trudny do ułożenia i obecnie rzadko wykorzystywany w myślistwie, za to popularny na wystawach psów. Dzieci w domu psy te tolerują, natomiast często dążą do dominacji nad innymi domowymi zwierzętami. Wymagają zabaw ruchowych dla upustu energii, lecz nie powinny być spuszczane ze smyczy na otwartym terenie. Koszt szczeniaka jest różny. Na ostateczną kwotę za psa wpływa to, czy pies bardzo mocno wpisuje się w ramy wzorca rasy i jest obiecujący pod względem hodowlanym. Cena harta afgańskiego zazwyczaj waha się od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych. 6. Orangutan z nadwagą.
O'Shine to żeński orangutan borneański, urodzony prawdopodobnie w okolicach 1997 roku. O'Shine urodziła się w dziczy, ale została zabrana z dzikiej przyrody jako bardzo młode zwierzę na handel, zostając w końcu zwierzęciem domowym. Jako młode krótko mieszkała w parku Safari w Indonezji, zanim zamieszkała z kobietą o imieniu Brenda na jej rancho w Afryce Południowej, która traktowała ją jak ludzkie dziecko, ubierając ją i karmiąc ją słodyczami i przetworzoną żywnością. Ta błędna miłość spowodowała, że O'Shine zaczęła mieć problemy z nadwagą. W okresie dojrzewania małpa stała się zbyt trudna do utrzymania w domu Brendy i dostała własną zagrodę. Ponieważ miała do towarzystwa tylko ludzi, zaczęła zachowywać się jak człowiek, chodząc prosto. Kobieta w końcu, nie mogąc sobie poradzić ze zwierzęciem, oddała je do placówki hodującej małpy. O'Shine, nie widząc wcześniej innych zwierząt, miała problemy z przystosowaniem się i wędrowała po kilku innych takich placówkach. Obecnie po latach znalazła stałe miejsce pobytu i jest pod opieką lekarzy, jednak skłonność do otyłości u małpy pozostała. W 2020 roku O'Shine zwróciła na siebie dużą uwagę w internecie po tym, jak film, w którym spadła z huśtawki, został przesłany na YouTube, zyskując ponad 7,5 miliona wyświetleń w 2022 roku. 5. Kot z sześcioma nogami. Polly był bezdomnym kotem, który żył na ulicach Edmonton w Kanadzie. Miał 6 łap, które prawdopodobnie otrzymał od swojego syjamskiego rodzeństwa w łonie matki. Fundacja Little Cats Lost zebrała niezbędne środki, by Paul mógł wreszcie zostać czworonogiem i znaleźć dom. Kot najpierw został umieszczony w schronisku i w końcu doczekał się nowego właściciela. Dwie dodatkowe nogi Poliego były połączone z jego mostkiem, schowane za przednimi nogami. Były również dłuższe niż jego przednie nogi, a zdjęcia rentgenowskie wykazały, że w rzeczywistości były to tylne łapy obrócone o 180 stopni. Prawdopodobnie każdy krok dla tego sześcionoga wiązał się z ogromnym bólem. Polly został poddany dwóm operacjom. Obecnie prawdopodobnie już doszedł do siebie i żyje z nowym właścicielem. Polly oczywiście stał się gwiazdą internetu. Sytuacja miała miejsce w 2015 roku, a środki na operacje zostały pozyskane od internautów. 4. Tygrys Kenny. Białe tygrysy są dość rzadkim widokiem, bez wątpienia podziwiamy je za ich majestatyczny wygląd, jednak ich pochodzenie kryje za sobą smutną sprawę. Na świecie jest ich bardzo mało, a ich rozmnażaniem zajmują się głównie hodowcy oraz ogrody zoologiczne. W wyniku chowu wsobnego młode tygrysy rodzą się z wadami takimi jak na przykład deformacja pyska. Ten tygrys biały właśnie z jednej z dzikich hodowli został okrzyknięty najbrzydszym tygrysem świata. To niewdzięczne miano dziki kot zyskał przez zdeformowany pysk. Nie wiadomo, jaka jest dokładnie przyczyna tego wyglądu, być może jest to wynik choroby genetycznej. Rodzicami tygrysa jest bowiem rodzeństwo. Mimo wszystko kot został uznany przez internautów za naprawdę słodkiego i zyskał dużą popularność. Właściciel kota oszukiwał, mówiąc, że zdeformowany pysk dziki kot zawdzięcza licznym uderzeniom w ścianę. Jednak ta wersja wydaje się dość mało prawdopodobna. Koniec końców, kot jednak mimo dość niecodziennego i innego wyglądu zyskał bardzo dużą popularność. 3. Pies Sam. Był niewidomym rasowym psem rasy grzywacz chiński i trzykrotnym zwycięzcą corocznego konkursu Sonoma Marine Fair World's Ugliest Dog Contest w północnej Kalifornii w latach 2003-2005. Jego brzydota przyniosła mu międzynarodową sławę, a kiedy w roku 2005 dokonał żywota, trafił na pierwsze strony gazet. W 2005 roku Sam wystąpił w programie iluzjonisty Chrisa Angela w odcinku Mind Freak Halloween Special, który był wyemitowany przez E&A Network. Sam wcielił się w rolę kota, przebranego w kostium na Halloween. Sam był również prezentowany w japońskiej telewizji i nowozelandzkim radiu i gazecie Daily Telegraph w Anglii. Z powodu powikłań choroby serca Sam został uśpiony 18 listopada 2005, tuż po swoich 15 urodzinach. 2. Najgrubszy tygrys. Wiralowe zdjęcia otyłych tygrysów w Parku Tygrysów Syberyjskich w Harbin City w północno-wschodnich Chinach rozbawiły internautów i spotkały się z ostrą krytyką ze strony organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt. Podobno duże koty zostały przekarmione przez swoich opiekunów i odwiedzających park. Według doniesień odwiedzający mogą kupić żywe kurczaki i paski wołowiny, którymi mogą bezpośrednio karmić tygrysy.
Ludzie w chińskich mediach społecznościowych żartowali też, że tygrysy zjadły za dużo podczas święta wiosny. Pracownicy parku twierdzą, że nie ma się czym martwić. Twierdzą, że tygrysy często przybierają na wadze w miesiącach zimowych, ponieważ są dobrze traktowane w trudnych warunkach. Zapewniają jednak, że wiosną dzikie koty chudną. Podobno najgrubszym tygrysem w parku jest okaz o imieniu Freddy. 1. Rottweiler Vitiligo. Psy mogą cierpieć na różne choroby, niektóre z nich są niewidoczne, a niektóre wpływają na wygląd zwierzęcia i zmieniają je. Tak jest w przypadku bielactwa. Psy z tą chorobą mają na swoim ciele plamy w różnych miejscach, które nadają im nietuzinkowy wygląd. Bielactwo ma podłoże genetyczne, każdy pies może na nie zachorować, jednak przypadki bielactwa głównie były rozpoznawane u takich ras jak owczarki niemieckie, owczarki belgijskie, rottweilery, Nowofunlandy, owczarki staroangielskie, dobermany, sznaucery olbrzymie, jamniki i pinczery. Bielactwo może występować u różnych zwierząt, na przykład też u kotów. Bielactwo u psów charakteryzuje się hipopigmentacją występującą naprzemiennie z obszarami o normalnej pigmentacji. Najczęściej pojawia się na błonie śluzowej jamy ustnej, nosie i ustach. Ale poza tym bielactwo przebiega bezobjawowo, więc pies nawet nie zdaje sobie sprawy, że je ma. W 2020 roku w internecie pojawiły się zdjęcia Rottweilera, które w krótkim czasie stały się przedmiotem ożywionej dyskusji. Na zdjęciach widać było psa z bielactwem o imieniu Vitiligo, co znaczy właśnie bielactwo. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić kciuka do góry oraz odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku. A w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.